Cześć, witajcie na drugim spotkaniu z cyklu Wymiarów Wiary. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Krzysztof Wolnica, proboszcz parafii Pokoju Bożego. Jest to proboszcz metodystyczny i o tym sercu metodysty będziemy dzisiaj rozmawiać. Księże Krzysztofie, pierwszy raz, tak zaczynam chyba każde spotkanie, pierwszy raz zobaczyłem księdza rok temu, mniej więcej, na tygodniu ekumenicznym i to właśnie u księdza, właśnie w kościele Pokoju Bożego. I ja się tam gdzieś tam skryłem z tyłu kościoła, bo tak nikogo nie znałem, taki nowy, tutaj też tematy, no, nikogo nie znam, więc stanąłem sobie gdzieś tam z tyłu. A dzisiaj ksiądz się tak nam schował w kościele. I ja już wychodzę po mszy świętej, dzwonię, halo, czy kiedy ksiądz przyjdzie, gdzie mamy czekać. A ksiądz mówi, ja już byłem na mszy, ja już czekam pod pomnikiem. Więc bardzo się cieszymy, że ksiądz do nas przyszedł. Bardzo to dla nas miłe i bardzo dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich, którzy nas oglądają. I cieszę się, że mogę tu być i że będziemy mogli o metodyzmie porozmawiać. No właśnie, o metodyzmie. To już taka nazwa, która jest dość tajemnicza w sobie. Znaczy od metody jakiejś, od czego? Jaka metoda na co? Zaczniemy trochę od historii. W kościele anglikańskim w XVIII wieku doszło do czegoś, co byśmy dzisiaj nazwali współcześnie skostnieniem wiary. Duchowni nie przykładali się do kazań, a wierni do chodzenia na nabożeństwa i uczestniczenia w życiu w kościele. Ale była grupa ludzi, młodych duchownych, skupiona wokół Jana Wesleya, którzy byli bardzo pobożnymi ludźmi. Wstawali bardzo wcześnie, o 4 rano, dzień zaczynali od modlitwy. Później udawali się, będąc wykładowcami w koledżu, wykładali studentom. Następnie znowu się modlili, pochylali się nad Pismem Świętym, czytali i studiowali, będąc już duchownymi, a także starali się pomagać ludziom, którzy byli w potrzebie. Stąd nazwano ich prześmiewczo metodystami, bądź nazywano później także klubem świętych, czyli takich pobożnych i dziwnych ludzi odstających od sytuacji. I tak narodził się metodyzm jako ruch przebudzeniowy wewnątrz kościoła Anglii i początkowo miał być to nurt taki pobożnościowy. Jednak z czasem, ze względu na różne szykany, ten wewnętrzny nurt przerodził się w odrębny kościół i się wyodrębnił z kościoła Anglii. Proszę. Ciekawe, tak. Proszę bardzo. Nazwa z przyzwiska się wzięła. I z zachodu. Dokładnie. Za morze. Ale czy to jest jakaś duża różnica? No bo to jest kościół ewangelicko-metodystyczny. W zeszłym tygodniu naszym gościem był pan Piotr Lorek i on był z kościoła ewangelicko-augsburskiego, czyli był luteranin. No i tutaj ten początek ewangelicko jest taki sam, ta zmiana. Czy jakaś różnica jest? Mówiliśmy tu o tym pobożnościowym takim nurcie, ale czy to się zachowało do dzisiaj też? To się też zachowało do dzisiaj. Inaczej, w Europie w połowie XIX wieku zaistniały cztery nurty metodyzmu. Wśród nich trzy były tutaj na Dolnym Śląsku. Dwa największe nurty, społeczność ewangelicka, nurt nieposiadający biskupów i bardziej wolnokościelny, a mający superintendentów i episkopalny kościół metodystyczny. W 1968 roku doszło do połączenia obu tych nurtów i stąd nazwa w Europie kościół ewangelicko-metodystyczny. W Polsce dopiero po zmianach systemu nasz kościół mógł przyjąć pełną nazwę, taką jak miały pozostałe kościoły tutaj w Europie. W Stanach Zjednoczonych jest to United Methodist Church, czyli Zjednoczony Kościół Metodystyczny. I teraz ciekawostki. Jeżeli chodzi o teologię, z kościołem ewangelicko-augsburskim w zasadzie pozostały
niewielkie różnice, natomiast posiadamy różnice strukturalne, bowiem kościoły luterańskie, czyli kościoły pierwszej reformacji, a metodyzm jest w zasadzie postrzegany jako kościół drugiej reformacji, kościoły pierwszej reformacji mają strukturę narodową, czyli każdy kościół w danym kraju jest kościołem odrębnym i niezależnym. Ma to swoje oczywiście plusy i minusy. Tymczasem kościół ewangelicko-metodystyczny wchodzi w skład struktury zjednoczonego kościoła metodystycznego i mamy zasięg globalny i ogólnoświatowy, podobnie jak kościół rzymskokatolicki. Co więcej, z kościołem rzymskokatolickim łączy nas struktura episkopalno-synodalna, gdzie najwyższą władzę mają synody. Nie ma oczywiście u nas papieża. Właśnie miałem takie już pytanie. Nie ma papieża. Co więcej, kontakty ekumeniczne spowodowały, że najpierw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, później w zasadzie wszystkie kościoły metodystyczne na świecie ujednoliciły swoją liturgię i mamy wspólny lekcjonarz z kościołem rzymskokatolickim. U nas są takie same czytania jak w kościele rzymskokatolickim, poza wyjątkowymi oczywiście niedzielami. I taki sam rok liturgiczny. Czyli też jesteśmy w Wielkim Poście? Tak, oczywiście, albo w czasie pasyjnym, jak nazywają to kościoły protestanckie. Mówiłem, że będzie ciekawie. No ja już. Ja już tutaj dużo ciekawostek zebrałam, bo dopiero 5 minut spotkania minęło. I tak podglądamy na zegarek, żeby było czas. Ale właśnie może też nawiązując do tego naszego tematu, całego cyklu, czyli serce w tym tygodniu metodysty, to właśnie jakieś takie... Może właśnie bardziej historia księdza, taka osobista. To zanim do tego dojdziemy, to ja bym zaczął od serca Jana Wesleya, ponieważ w metodyzmie mówi się o dziwnym rozgrzaniu serca, czyli inaczej mówiąc o nawróceniu. Mówiliśmy o początkach metodyzmu i klubie świętych, mówiłem. Natomiast trzeba powiedzieć, że ksiądz Wesley ze swoim bratem Karolem, który napisał około 7000 pieśni. Część z nich śpiewana jest po dzień dzisiejszy w kościołach całego świata. Zdaje się, że w kościele rzymskokatolickim też coś by się z Karola Wesleya znalazło. Zadanie. Ale... ksiądz Wesley wraz z bratem popłynęli do Ameryki, by nawracać Indian. Oni cały czas byli tacy pobożni, ponieważ starali się uniknąć Bożego gniewu. I po powrocie z tej działalności misyjnej Wesley powiedział takie znamienne słowa. Popłynąłem do Ameryki, aby nawracać Indian. Kto nawróci moje serce? I później w maju 1738 roku w kaplicy braci herhuckich czytano wstęp księdza doktora Marcina Lutra do listu do Rzymian. I wtedy Wesley zrozumiał, słuchając tego wstępu, że jest zbawiony z łaski przez wiarę, że żadne uczynki niczym sobie nie zasłuży na to zbawienie. I to jest coś, co kształtuje serce metodystów na całym świecie i na co jest położony nacisk, na nawrócenie. Wesley wygłosił najprawdopodobniej około 70 tysięcy kazań. Udokumentowanych jest 40 tysięcy. On przez całe życie, od momentu nawrócenia, przez kilkadziesiąt lat zajmował się tylko w zasadzie głoszeniem kazań i organizowaniem działalności, dzisiaj byśmy powiedzieli, socjalnej. Ale to może za chwilę i teraz miało być o mnie. Ochrzczony byłem w kościele rzymskokatolickim. Do pierwszej komunii przystąpiłem w kościele rzymskokatolickim. Ale już do konfirmacji w kościele ewangelicko-metodystycznym w Gliwicach. Taki odpowiednik bierzmowania, konfirmacja. Tak, konfirmacja to jest w zasadzie połączenie pierwszej komunii świętej
z bierzmowaniem w kościele rzymskokatolickim. To jest takie wydarzenie, gdzie wyznaje się swoją wiarę przed całym kościołem, przed całym zborem i przystępuje zarazem po raz pierwszy do sakramentu Wieczerzy Pańskiej albo Komunii Świętej. Powstało to tak, że dawniej w domach się dyskutowało o wierze Bogu, co jest ważne, kim jest Bóg, którą drogę wybrać, który kościół bardziej mi odpowiada. No i tak się złożyło, że w pewnym okresie życia chodziłem tu i tu do kościoła i ostatecznie zostałem w kościele ewangelicko-metodystycznym konfirmowany, a później poszedłem na studia teologiczne i zostałem pastorem w kościele ewangelicko-metodystycznym. Z ciekawostek, pierwszym moim pastorem była pani ksiądz. Pani ksiądz Ewa Dolej, która prowadziła gliwicką parafię przez całe lata 60. jako diakonisa, a w roku 1972 została ordynowana na prezbitera. I była to w Polsce pierwsza ordynacja kobiety na prezbitera, czyli takiego pełnego duchownego, byśmy dzisiaj powiedzieli. Prowadziła jeszcze parafię do roku 1976, kiedy przeszła na emeryturę. Także to była bardzo pobożna kobieta, która była bardzo zaangażowana. Codziennie dojeżdżała z Katowic Ochojca do Gliwic, do parafii, bo mieszkała w Ochojcu, czyli w zasadzie codziennie jechała w jedną stronę półtorej godziny autobusem, także bardzo dbała o zbór i była bardzo w zborze szanowana i kochana, chociaż ostatnie lata już jej i ostatnie lata posługi, jeszcze później na emeryturze też oczywiście będąc, była w gliwickiej parafii, ostatnie lata posługi to już położył się cień demencji niestety, ale dobrze, była zawsze, wiedziała czego chce, wiedziała, że ważny jest człowiek, prowadziła duszpasterstwo więzienne na przykład. Mieliśmy w parafii, dzisiaj wiele osób jest wytatuowanych, to jest norma, że tatuaż u kogoś, no to w zasadzie bardzo często ludzie mają, natomiast członkiem parafii został były więzień, który większość swojego życia spędził w więzieniu. Już nieżyjący pan Henryk Majca, wszyscy wiedzieli, że on jest byłym więźniem, miał wszystkie tutaj te oznaki więzienne, gdzie się tam zdobywa w więzieniu, także, ale był bardzo pokornym człowiekiem. Po tym człowieku właśnie było widać, że jest człowiekiem naprawdę odmienionym, nawróconym. W stosunku pastor Ewa Dolejowa była osobą bardzo niską, z 1,50 m w kapeluszu, jak to się mówi. Pan Henryk był dużej postury, ale on zawsze był taki bardzo pokorny i zwłaszcza jak ona mówiła, było widać, że jej bardzo dużo zawdzięcza. No to jak ksiądz z tych Gliwic do Wrocławia się dostał? U nas jest system nominacji, więc najpierw byłem na próbie w Poznaniu. Próba to jest tak, jeszcze inaczej. Studia nie gwarantują, że zostanie się duchownym. Po ukończeniu studiów odbywa się próbę. Dawniej to było przynajmniej dwa razy po jednym roku maksimum, pierwszy rok próby i drugi rok próby po jednym roku, ale maksimum można było na tej próbie być 4 lata, czyli po 2 lata na każdym roku. I dopiero wtedy było się ocenianym, pisało się prace konferencyjne z teologii Stary bądź Nowy Testament, kazanie i z metodyzmu. Także to było oceniane plus praca na parafii. Ja najpierw byłem w Poznaniu jako oberwikary diecezji i parafii poznańskiej zarazem, bo w Poznaniu jest centrala diecezji, z zwierzchnikiem był ksiądz superintendent
Jan Jerzy Ostryk i później byłem na placówce misyjnej w Jeleniej Górze i w 1996 zostałem zamianowany do Wrocławia. W październiku przeprowadziliśmy się tu w zasadzie przełom października i listopada, a w lipcu następnego roku doświadczyliśmy wielkiej powodzi we Wrocławiu. W kościele było 1,5 metra wody. 97 rok. Tak, wielka powódź. Mi zawsze mówili, że jak urodziłem się, to później powódź zalała moją miejscowość i wiązali jakoś te urodziny z tego. Wspominał ksiądz o tych początkach gdzieś w kościele rzymskokatolickim, później o tej zmianie, ale jednak jakieś związki z tym kościołem rzymskokatolickim są nawet przez studia. To jest taki chyba ciekawy wątek, który chciałem poruszyć. Nasze seminarium ma prawo przyznawania licencjatu. Wyższe Seminarium Teologiczne w Warszawie imienia Jana Łaskiego ma prawo przyznawania stopnia licencjata, ale tego przedmagisterskiego. Ale jeżeli się ma żonę, dzieci i parafię, to nie bardzo człowiek później ma się czas uczyć. W 2000 roku napisałem i obroniłem licencjat. No i miałem taką małą przerwę do 2013 roku. A jeszcze trzeba dodać, że całe życie interesowałem się historią i skupiałem się na historii, czy kościoła, czy historii powszechnej. No i dzięki ekumenicznym spotkaniom z profesorem Fędkiem, kiedyś po ekumenicznej takiej rozmowie spotkaliśmy się i go zapytałem, czy mógłbym dokończyć studia, zrobić magisterium w kościele rzymskokatolickim. No i że tutaj na wydziale, na papieskim wydziale teologicznym, no i że ewentualnie bym napisał pracę magisterską z historii. Ksiądz profesor Fędek złożył mi propozycję nie do odrzucenia w zasadzie, ale bardzo fajną i wyszło, żebym jednak napisał pracę z dogmatyki u niego i zastanawialiśmy się, czy, o czym mam pisać. Rozmawialiśmy po prostu i dyskutowaliśmy i wyszło, że albo łaska, albo wiara, ale że wyszedł, że był akurat to rok wiary, więc pisałem pracę magisterską o wierze w trzech spojrzeniach. Jana Wesleya, czyli metodystyczne spojrzenie, Benedykta XVI, kardynała Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, czyli rzymskokatolickie spojrzenie na wiarę, i nieżyjącego już księdza Jerzego Klingera, czyli prawosławne spojrzenie na wiarę. Tak powstała moja praca magisterska tutaj na wydziale, którą obroniłem z dogmatyki, a później ksiądz profesor zaproponował, żebym kontynuował naukę. Skończyłem studia doktoranckie, a teraz czekam na odpowiedni tom opery Omni o łasce, żebym mógł napisać pracę o łasce u Ratzingera i Wesleya i porównać to. Chciałbym przeczytać tę pracę, szczerze mówiąc. Czy jest ona gdzieś dostępna? Która praca? Magisterska. Magisterska jest dostępna w skrócie, ponieważ ukazała się, ponieważ na wydziale była sesja naukowa, zaproponowano mi w niej udział, wziąłem udział i z tego ukazała się publikacja. Później możemy porozmawiać. Dobrze, to po spotkaniu muszę zapomnieć. Także, ale praca magisterska była obszerna na 180 stron. To jest... Tak, jak na magisterkę. Także było śmiesznie, bo jeśli można, jeszcze chwilę. Najpierw napisałem oczywiście wstęp. Ksiądz profesor stwierdził, że za długi, na szczęście żyjemy w dobie elektroniki, więc wstęp zostawiłem, skróciłem, a później jak już była całość i zakończenie, to ksiądz profesor stwierdził, że muszę rozszerzyć wstęp. Więc powróciłem do wstępu pierwotnego i tak wyszło. Także
ksiądz profesor Fenwick jest bardzo ekumenicznie nastawiony, ale też wymagający. Dużo jego ekipa pracuje tutaj na wydziale i dużo wydaje rzeczy i pisze. Sprawia wrażenie takiego człowieka wyjątkowego. Ja go pamiętam z takich włosów. Tak. Każdą stronę włosy i takie. Ksiądz profesor Fendek jest jeszcze. Moja żona, która zajmuje się fotografią, mówi, że bardzo trudno go sfotografować, zwłaszcza jak ekspresyjnie się wypowiada, ponieważ robi bardzo specyficzne miny, ale jest to bardzo miłe. Tutaj w świecie ekumenicznym jest rzeczywiście bardzo ekumenizmowi oddanym człowiekiem. A ekumenizm to jest przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem. Świat ekumenizmu rozpoczynał się i rozpoczyna zawsze od wzajemnych kontaktów międzyduchownymi, czasami międzyświeckimi, przyjaźni, co tu dużo mówić, kontaktów, spotkań, wspólnej rozmowy, czasami dyskusji. Ale w ten sposób się poznajemy, a przy okazji rozwijamy. Tak, to bardzo ważna myśl. Myślę, że właśnie mogłaby nam tutaj całemu temu cyklowi przyświecać, że właśnie przede wszystkim chodzi o człowieka i relacje z nim też w takim spotkaniu. Właśnie to też może tak troszeczkę od innej strony zapytam, właśnie co się wydaje takiego najważniejszego, bo co jest dla metodystów takie właśnie no jakby najważniejsze, nawet może właśnie w takim codziennym wyznawaniu. W zasadzie to jest tak, protestantyzm w swojej duchowości jest generalnie bardzo prosto skonstruowany. Tutaj w odwrotności na przykład do prawosławia, gdzie mamy bogatą liturgię, liturgia protestancka jest najbardziej uproszczona. W ten sposób bym powiedział. Tutaj metodyści nie odróżniają się. Różne są potrzeby duchowe. W naszym kościele, zarówno w Polsce, jak i na świecie, zauważyłem, że są różne nurty. Od takiego nurtu bardzo wysoko nawet kościelnego, po nurt taki, bywają parafie, gdzie jest taki nurt bardziej zielonoświątkowy, pentakostalny. Bardzo zależy dużo od w naszej strukturze od proboszcza po prostu, jakie on ma predyspozycje do pewnych rzeczy, co potrafi, czego nie. Ale myślę, że w tym wszystkim najważniejsze jest, żeby nie udawać i być sobą. Ja najbliżej Pana Boga jestem, kiedy jestem w górach i w Tatrach i kiedy schodzę, a mam lęk wysokości, więc jak schodzę, to mam trochę zawsze obaw, ale dobrze się wtedy z Panem Bogiem dyskutuje i rozmawia. Metodyzm też zawsze charakteryzował się działalnością socjalną, społeczną. Najważniejsze jest głoszenie oczywiście Słowa Bożego i dzisiaj to jest mniejszy aspekt ze względu na świat, w jakim żyjemy, czyli nawracanie człowieka, tych, którzy są z dala od Boga, ale też dla Wesleya i dla współczesnych metodystów działalność socjalna zawsze była bardzo ważna. Wesley wprowadził, też będzie myślę dla Państwa ciekawe, prowadził ewangelizację wśród górników w Anglii, zwiastował im kazania, a górnicy najczęściej mieli tak, że po pracy szli do knajpy i większość pieniędzy, co tu dużo mówić, przepijali. I Wesley, jak i zaczął nawracać, to ich wzywał do tego, żeby tak, te pieniądze, które dotychczas przepijali, oddali połowę na kościół, a połowę żonie oddali. Czyli korzyść była dla rodziny, tak czy tak było więcej pieniędzy, aniżeli przedtem, ale z tych pieniędzy metodyści budowali szkoły, sierocińce, w których opiekowano się dziećmi, w szkołach uczono dzieci czytać, pisać, wspierano rozwój, po prostu dawano schronienie ludziom, którzy byli w potrzebie. I to zostało w metodyzmie do dzisiaj w miarę możliwości. My w Polsce jesteśmy małym kościołem, ale w miarę możliwości zawsze każda parafia starała się prowadzić działalność, także
socjalną, a metodyści w Polsce znani są ze szkoły języka angielskiego w Warszawie. Dawniej był tylko empik i metodyści. Dzisiaj mamy tych szkół językowych bardzo dużo, ale do 89 roku ten świat rzeczywiście był zupełnie inny. Nasza parafia od lat, a propos już konkretów, współpracuje z ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych i słabowidzących przy ulicy Kamiennogórskiej 16 we Wrocławiu. Tam jest taki bardzo ładnie wybudowany ośrodek i staramy się organizować dzieciom zawsze co roku gwiazdkę. Także z pomocą naszych braci i sióstr z zagranicy, zza Odry, z partnerskiej parafii, ale też w ramach nabożeństwa ekumenicznego zbierana jest kolekta i ta kolekta zawsze jest przeznaczona dla dzieci z ośrodka dla niewidomych i słabowidzących tutaj we Wrocławiu. A jeszcze wracając tak do parafii, czy ta parafia jest duża? Ksiądz powiedział, że mała, więc... mamy 100, na parafii mamy w sumie 100 członków, ale jest to parafia diasporalna i obejmuje od Wrocławia po Zgorzelec, przez Jawą, Legnicę. Także to jest dość rozproszona parafia. Zresztą większość parafii protestanckich w Polsce to są parafie diasporalne, poza jakimiś dużymi. Tutaj my mamy duże parafie. Duża parafia jest w Katowicach, w Krakowie, Warszawa oczywiście i duże skupisko parafii metodystycznych jest na Mazurach w rejonie Ostródy. Także to tak wygląda. Kościół w zasadzie ewangelicko-metodystyczny w Polsce zaistniał po I wojnie światowej wraz z pomocą amerykańskich metodystów dla zniszczonej Polski i zaczęto najpierw od działalności socjalnej i pomocy, a później przez to zaczął powstawać Kościół. Po prostu pojawili się ludzie, którzy byli zainteresowani metodyzmem i pobożnością metodystyczną. Dziwnym rozgrzaniem serca. Właśnie, ale to jak ta parafia jest tak rozproszona po różnych miastach, to jak właśnie wyglądają spotkania tej wspólnoty? Się w niedzielę są, wyglądały. Teraz mamy pandemię, więc jest to w wielu wypadkach utrudnione, ale w niedzielę mamy nabożeństwa w naszym kościele przy ulicy Wącela i zawsze zachęcam, żeby na 9 bądź święta na 10 parafianie z okolic w miarę możliwości pozjeżdżali. Niestety w tej chwili jest tak, że z wielu miejsc nie da się dojechać i poczekajmy, niechaj zegar wybije swoje. Ponieważ dzisiaj współcześnie z wielu miejsc nie da się dojechać, na przykład ze Starego Jawora na godzinę 9 czy 10, po prostu nie ma komunikacji. Jest tak, że ja dojeżdżam do parafian. W czasie przedcovidowym mieliśmy nabożeństwa tak zwane domowe, czyli u ludzi w prywatnym mieszkaniu zbierali się metodyści z okolicy, dojeżdżali i tam odbywały się nabożeństwa. Teraz ze względu na COVID i ograniczenia COVIDowe i też bezpieczeństwo i parafiana i moje też, po prostu jest to bardziej wirtualnie organizowane. Częściej rozmawiam z parafianami. No niestety tak to już jest. Współczuję tej internetowej, znaczy każdemu współczuję, bo ogólnie jesteśmy w czasie pandemii, ale współczuję szczególnie właśnie księdza parafianom, bo ten kościół zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jest przepiękny, bardzo delikatny i osłonięty właśnie, dochodzę do tego, o czym mieliśmy mówić, to znaczy osłonięty pewną taką plotką, czy tajemnicą, czy cechą szczególną, że podobno, ale wiem, jak to się skończy ta dyskusja, że podobno jest najzimniejszym kościołem we Wrocławiu.
To biskup Bogusz ewangelicko-augsburski, biskup Zenon Wrocławski tak lubi mówić, ale nie do końca jest to prawdą, ponieważ najzimniejszym kościołem jest katedra Maryi Magdaleny, obecnie kościół polsko-katolicki. Taka ciekawostka ekumeniczna z nabożeństw. Kiedyś w Kazanie miał w tym kościele ksiądz ojciec Eugeniusz Cebulski, prawosławny duchowny tutaj z parafii na Piasku, ówczesny proboszcz. No i wszyscy poprosiliśmy księdza Eugeniusza, żeby miał krótkie kazanie. Mówi, dobrze. Pytanie, ile krótkie kazanie trwało? No spróbujcie. Tak stanu wnioskuję, że jednak nie było tak krótkie. No. Czy może właśnie było bardzo krótkie? No to zaryzykujmy. Ja powiem mało, ty powiesz dużo. Ja powiem, że 2 minuty. A ja pół godziny. 40 minut. Kazanie trwało 40 minut, a później się nie da już opanować w tym zimie. Wszystko się trzęsie. Ręce i nogi z zimna się trzęsą. Ale dobrze, przeżyliśmy nabożeństwo. Ale najkrótsze nabożeństwo w Marii Magdalenie ksiądz Piotr Mikołajczak ostatnio wraz z kaznodzieją zmieścili się i ze wszystkimi dodatkami w 30 minut. Także było bardzo szybko i ekspresowo. Także czasami jest śmiesznie i zabawnie na nabożeństwach ekumenicznych. Zdarza się cała masa pomyłek. Czasami ktoś kogoś zapomni przywitać albo przywita z nadmiarem. Tak, kiedyś biskup Bogusz arcybiskupowi kupnemu sekretarza mianował. Kleryk był i został sekretarzem arcybiskupa. W ramach powitania był bardzo szybki awans. Także to tak czasami bywa. A jak na to wszystko, na księdza życie, na księdza też posługę, reaguje żona? Pomaga, czy czasem stawia opór, że tak powiem? To jest bardzo często tak u nas w kościele, ja myślę, że we wszystkich protestanckich kościołach, gdzie mamy żony, nawet jeżeli nie pełnią one funkcji takich stricte funkcyjnych, to i tak pełnią rolę drugiego tak naprawdę proboszcza. Często jest tak, że panie, jeżeli mają jakieś problemy, to zwracają się najpierw do mojej żony, z czymś przychodzą i później w zależności albo i proszą, żeby mnie żona uprzedziła w takich trudnych rzeczywiście sprawach. Moja żona gra na gitarze i zapewnia oprawę muzyczną w czasie nabożeństw. A także we wszystkim w zasadzie pomaga. To jest taki team. Tworzymy po prostu team parafialny, gdzie się wzajemnie wspieramy, pomagamy. Żona mi bardzo pomaga na parafii. Zajmuje się wystrojem, ponieważ mój gust niekoniecznie się zgadza z jej gustem, ale nauczyłem się przez lata, że żony w tej dziedzinie należy słuchać i że wie lepiej, gdzie kwiatka postawić albo nie postawić i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jeszcze 2 synów mamy, jeden jest żonaty i tyle. W jakim wieku? Tak z ciekawości. Starszy syn ma 30 lat. Ten żonaty młodszy 23. Młodszy jest żonaty. Starszy jest żonaty, a młodszy ma 23 i póki co mieszka z nami. Także jako osoba niepełnosprawna, więc tak to wyszło. Stąd kontakt parafii też z ośrodkiem szkolno-wychowawczym, bo mój syn jest absolwentem tamtej szkoły, skończył tam podstawówkę, później było gimnazjum i liceum. Okay. Także, ale dobrze. Tak już.
patrzymy na listę, co tu jeszcze, bo tak jest, tak wiele rzeczy też padło przed naszą rozmową, bo przygotowywaliśmy się tutaj jeszcze chwileczkę do tego spotkania i tak dużo ciekawych rzeczy, że tego nie da się zamknąć tego serca w ciągu 45 minut naszego spotkania. Sercem nabożeństwa jest nabożeństwo komunijne, czyli sakrament Wieczerzy Pańskiej, Eucharystii albo Stołu Pańskiego, jak mówi się na sakrament, na ten sakrament w naszym kościele. Pisząc pracę magisterską, zauważyłem, że mamy, jeżeli chodzi o sakrament Eucharystii, metodyzm ma podobne, a w zasadzie tożsame spojrzenie jak kościoły wschodnie. Ponieważ powiadamy, że Jezus Chrystus jest realnie i rzeczywiście obecny w sakramencie, punkt. Nie ma wyjaśniania w jak ani w jaki sposób. Ani u nas, ani w kościołach wschodnich, w kościele rzymskokatolickim mamy transubstancjację, w kościele ewangelicko-augsburskim konsubstancjację. U nas powiadamy, jest realnie i rzeczywiście obecny. I co więcej, w metodyzmie sakrament Wieczerzy Pańskiej jest dla każdego. Ponieważ Kościół nasz uważa, że jest to stół Jezusa Chrystusa. I każdy może przystąpić do sakramentu, kto przyjdzie i kto w trakcie liturgii uzna się za godnego i odpowiadającego, odpowiednio żałującego za swoje grzechy. Nie ma spowiedzi ustnej, jest spowiedź powszechna, a liturgia sakramentu Wieczerzy Pańskiej, przynajmniej we wrocławskiej parafii, rozpoczyna się od słów apostoła Pawła i ostrzeżenia przed niegodnym przyjęciem sakramentu. Tam Paweł powiada, że kto by jadł i pił niegodnie, śmierć własną je i pije. Zresztą ta formuła Pawłowa z jednego z listów była wcześniej w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego przedsoborowej. Tylko została wycofana. U nas być może w wielu parafiach ona nie jest też używana. Ja konsekwentnie od tego zaczynam liturgię po to właśnie, żebyśmy wiedzieli, do czego przystępujemy, po co przystępujemy i dlaczego przystępujemy. Ja teraz zrobię taki drobny zwrot w tą stronę. Powoli nasze spotkanie dobiega końca, ale to jeszcze nie jest koniec. Gdybyście mieli jakieś pytania, to możecie tam na YouTubie pod spodem napisać jakiś komentarz z pytaniem i tutaj nasza ekipa nam te pytania poda. Także jest jeszcze chwileczka. Nie wiem, Martin, czy ty masz jeszcze coś, co chciałabyś, o co chciałabyś zapytać? Proszę pytać. Właśnie tak, jak mówiliśmy przed spotkaniem, że tutaj wiele jakichś różnych ciekawostek ksiądz przygotował, to coś takiego właśnie, nie wiem, co by nas mogło zaskoczyć, czego nie spodziewalibyśmy się po metodystach. Ojej. Dlaczego? Nie wiem, czy zaraz zaskoczyć, ale na przykład tylko cofniemy się trochę wstecz i w Krakowie przypomnę, że nasz duchowny, ówczesny już nieżyjący ksiądz Lucjan Zapęty znał się z ówczesnym krakowskim biskupem Karolem Wojtyłą. I było takie śmieszne wydarzenie, że ksiądz Zapęty leżał chory w szpitalu, a biskup Wojtyła był na odwiedzinach u jakiegoś rzymskokatolickiego chorego. A że się znali i przyjaźnili, no to jak usłyszał, że ksiądz Zapęty jest chory i leży w szpitalu, przyszedł go odwiedzić i w szpitalu się zrobiło zamieszanie i później jak biskup poszedł, to bardzo naszego proboszcza dbano. Ale też trzeba powiedzieć właśnie, że dzięki tym kontaktom ekumenicznym w Krakowie, gdzie
Późniejszy papież spotkał się z wieloma duchownymi różnych denominacji, miał właśnie bliskie, takie przyjacielskie kontakty, był właśnie nastawiony proekumenicznie. Tutaj ostatni raz we Wrocławiu przed wielką powodzią był kongres eucharystyczny i wielkie ekumeniczne spotkanie w hali stulecia. Też się odbyło z Janem Pawłem II. Także to takie ciekawostki ekumeniczne są też. Z takich ciekawostek ekumenicznych jeszcze cofnijmy się w lata 80. Ja rozpoczynałem studia w naszym seminarium w Warszawie w 1987 roku, a ponieważ nasz rektor, ksiądz Adam Kleszczyński, był zagorzałym ekumenistą i takim pozostał do dzisiaj, zresztą jeden z moich poprzedników, tutaj wrocławski też proboszcz, zabierał nas studentów do różnych kościołów, byśmy zapoznawali się z formą nabożeństw, pobożnością tychże, ale też i do nas przychodzili różni duchowni, w tym klerycy. No i tak się złożyło, że po nabożeństwie w naszej kaplicy na Mokotowskiej 12 byli też klerycy rzymskokatoliccy i zaczęliśmy później po nabożeństwie w kuluarach rozmawiać i się nagle okazało, że pod wieloma względami Kościół rzymskokatolicki nie jest tak bardzo daleko i nie jest taki bardzo podejrzany, jak się wydawało nam, młodym ludziom wtedy, a klerycy też byli zdziwieni, że protestanci na przykład szanują Matkę Boską. Akurat byli po egzaminach z mariologii, trochę na mariologię zeszło. A mariologia protestancka w zasadzie kończy się na święcie zesłania Ducha Świętego, kiedy to na Marię, jak wiemy z dziejów apostolskich, także został Duch Święty zesłany. Protestantyzm nie uznaje dogmatu o niepokalanym poczęciu, nie uznajemy dogmatu o wniebowzięciu Marii Panny, ponieważ o tym Biblia nie mówi. Tutaj protestanckie jest stanowisko, to co jest w Biblii tak było, jeżeli nie, no to jest to wątpliwe. Ale wśród wielu różnych właśnie takich zabobonów istniejących w świecie rzymskokatolickim jest to, że protestanci zakopują obraz Marii pod progiem. Co jest kompletną bzdurą i bajką, ale żeby było, żeby nie było. W parafii nasz kościół w Przemyślu jest na takiej skarpie, gdzie jest cała masa kamieni. No i proboszcz ówczesny najął robotników, żeby tam poprawili wejście do kościoła, no i oni jak zaczęli kopać, tak kopią i kopią w tych kamieniach. Robota straszliwa, bo to twarda skała w zasadzie była, no i kopią. I ksiądz Jerzy Mankowski w końcu mówi, ale co wy tu tak kopiecie? No bo księże, my szukamy tego obrazu Marii. On mówi, no to kopcie dalej, może się dokopiecie. Protestanci też szanują Marię, ale żeby nie było, bo to były lata 80. Ja się spotkałem tutaj we Wrocławiu, że pan nie chciał wejść do kościoła, żeby zobaczyć. Żona weszła, obejrzała kościół nasz na Wrocela, natomiast pan nie chciał progu przestąpić. Mam pewne właśnie podejrzenia, że myślał, że właśnie może być pod progiem zakopana Maria. To jest straszny zabobon. Ale to niestety tak już jest. Myślę, że dobrze by było, żeby też księża rzymskokatolicy czasami po prostu mówili, że jednak protestantyzm wcale nie postponuje Marii. I że ma do niej wielki szacunek jako Matki Jezusa Chrystusa. Tak, to zakopywanie skojarzyło mi się. Ostatnio byłem w Warszawie, odwiedziłem też mojego kolegę, który studiuje teologię, teraz jest już na doktoracie. On właśnie opowiadał, że gdzieś czytając różne tam książki, przygotowując się do swojej pracy doktoranckiej, natrafił na sytuację, że przed Wielkim Postem zakopywano tabliczkę z napisem Alleluja.
Tak to zakopywanie mi się skojarzyło. W każdym razie dostaliśmy pytanie. Nie wiem, czy dobrze rozczytam. To ja mogę. No, czy komunię świętą może przyjąć osoba bez żadnych sakramentów? To jest tak. W zasadzie komunię świętą może przyjąć osoba, która jest ochrzczona. W kościołach protestanckich, w tym kościele ewangelicko-metodystycznym, mamy dwa sakramenty chrztu dziecki i sakrament wieczerzy pańskiej, czyli Eucharystii, pod dwoma postaciami chleba i wina. Ale jeżeli ktoś przychodzi z zewnątrz i nie jest ochrzczony, ja tego nie wiem. Po prostu. Ale generalnie sakrament chrztu jest sakramentem włączenia w Kościół Jezusa Chrystusa. Tutaj sakramentologia chrztu Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła ewangelicko-metodystycznego się nie różni. Tutaj mamy wspólne spojrzenie. Ja pamiętam właśnie chyba w ramach tego tygodnia ekumenicznego, o którym mówię tam chyba 2019-2020, już nie pamiętam. 19 to było? 20. 20 to był 20. Początek 20. Tak. I wtedy, nie wiem czy dobrze pamiętam, że właśnie w tej, na PWT była taka prelekcja czy konferencja, trzy osoby na pewno, chyba ksiądz też tam był, o Chrzcie Świętym. Tak. I był tak. Chyba jeszcze ksiądz katolicki i baptystyczny. Był pastor Tusiewicz z Kościoła Chrześcijan Baptystów i był ksiądz profesor Mamałyga z Papieskiego Wydziału Teologicznego i opiekunem kleryków był wcześniej, nie wiem aktualnie jak tam ksiądz. Także tak, bo to była rocznica podpisania wspólnej deklaracji o wzajemnym uznaniu Chrztu Świętego przez kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej poza Kościołem Chrześcijan Baptystów i Kościołem Rzymskokatolickim. Po prostu chodzi o to, że nie ma powtarzania chrztu. Jeżeli ktoś był ochrzczony w Kościele Rzymskokatolickim, my nie podważamy chrztu. Kościół Rzymskokatolicki nie podważa naszego także chrztu. Po prostu kościoły to ujednoliciły. Dawniej, w latach jeszcze 70. czy 80. zdarzało się, że chrzczono po raz wtóry w kościołach. Czy tu. Taka niepewność była co do ważności sakramentu chrztu. Ale to na szczęście były dawne i minione czasy także. I bardzo dobrze. Czyli na obecną chwilę jakby poza kościołem baptystycznym, tak? Tak, ponieważ tam jest chrzest dorosły. W kościele baptystycznym mamy do czynienia, podobnie jak w kościołach pentakostalnych, mamy do czynienia z chrztem dorosłych. Tutaj czasami jest nacisk w naszym kościele także na powtórkę chrztu, ale nie jest to stosowane. Także chrzest jest sakramentem jednorazowym i jest się chrześcijaninem. Ale z takich ciekawostek miałem kiedyś pytanie, czy mogę unieważnić chrzest. No bo ktoś został kiedyś ochrzczony u nas w kościele, no i takie pytanie padło, na co odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości w tej kwestii, żeby się do Pana Boga zwrócił. Ja nie mam możliwości cofnięcia chrztu. Można przestać być członkiem kościoła, no ale tego sakramentu nikt nie cofnie. Sakramentu zresztą łaski. Przez lata też a propos chrztu padało pytanie we wszystkich kościołach, na przykład, czy człowiek nieochrzczony może być zbawiony. Tutaj na przykład przy porodach chrzcili świeccy i później ten chrzest był powtarzany, kiedy obawiano się, że dziecko może w każdej chwili umrzeć. I ten chrzest był powtarzany już później w kościele. Stąd dzieci, które mają Maria na drugie imię, to można z dużym prawdopodobieństwem założyć, czy dorośli już dzisiaj, że byli ochrzczeni właśnie w szpitalu tym pospiesznym chrztem. Ale dzisiaj na szczęście mamy to już za sobą i kościoły uznają wzajemnie chrzest. To jest ważna sprawa, myślę. Ekumenia dużo jednak zrobiła, wielu narzeka na ekumenizm, ale tak naprawdę dzisiaj jest wzajemnie
inne nastawienie. Jest jednak większa otwartość, zrozumienie, może też i wiedza, bardzo dużo internet umożliwił. Dzisiaj się wpisze w internet pytanie i wyskoczą takie czy inne informacje, chociaż zawsze lepiej sprawdzić u źródła, bo internet czasami daje mylne wiadomości i niepewne definicje. Dobrze, to chyba na tym punkcie, chociaż ja mam mnóstwo pytań w swojej głowie jeszcze, ale myślę, że czas nas powoli już zatrzymuje. Księże Krzysztof, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy za przybycie i za rozmowę. I ja osobiście też dziękuję za coś, co już któryś raz w księdzu dostrzegam. To znaczy to niesamowicie szerokie patrzenie na sprawy ekumeniczne. To niesamowicie szerokie patrzenie z różnych stron na takie kwestie, które gdzieś mi są też bliskie, ale bardzo mnie to porusza. Także za taki przykład też bardzo, bardzo dziękuję tak samo od siebie. I na pewno będziemy już po wizji wszystkim będziemy mogli porozmawiać o tej pracy magisterskiej. Przyjdą wakacje, to będzie trochę czasu, żeby czytać. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Mam nadzieję, że trochę Państwu, którzy nas będą oglądać, poszerzyłem horyzonty i pokazałem, że protestantyzm nie jest taki straszny i że tak naprawdę kościoły pod wieloma względami są bliżej siebie niż się to na ogół wydaje. I że podstawy mamy, o wiele więcej nas łączy, aniżeli dzieli tak naprawdę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To teraz takie krótkie tylko przypomnienie na koniec dla Was. Zapraszamy Was bardzo serdecznie jutro na godzinę 20 na adorację, która swoją drogą jest częścią naszego cyklu, dlatego że jak pamiętacie, w zeszłym roku gościli u nas nasi sąsiedzi, grekokatolicy. Natomiast w tym roku, że mieliśmy ograniczone spotkania, to postanowiliśmy, że zaprosimy ich też na adorację, żeby podkreślić ich obecność. I jutro właśnie o 20 zaczynamy. Będą piękne śpiewy. Możecie przyjść wcześniej na mszę świętą. Msza święta będzie o godzinie 19. Natomiast jeśli chodzi o przyszły tydzień, to w przyszłym tygodniu we wtorek spotykamy się na ostatnim spotkaniu z tego cyklu. I naszym gościem będzie ksiądz dr Igor Habura. I to jest naszym tematem będzie serce prawosławnego. Także bardzo Was serdecznie zapraszamy. Dziękujemy Wam za to, że oglądaliście. Jeszcze raz dziękujemy za przyjście. Dziękujemy za współprowadzenie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!